schizofilów siedzących, to ja nie nagrywałam od miliona lat. Cześć, witajcie na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z podsumowaniem cateringu dietetycznego, cateringu wegańskiego, z którym miałam z firmy Afterfit. Mam nadzieję, że widzieliście poprzednie filmy. Jak nie, to Was zachęcam, żebyście zobaczyli, co było w tym cateringu i generalnie moje opinie na bieżąco. Okej, jeżeli chodzi w ogóle o ten catering, to powiem może na wstępie tak. My chcieliśmy zobaczyć, spróbować cateringu, zobaczyć jak to wychodzi faktycznie cenowo i tak dalej, i tak dalej. Po prostu chcieliśmy spróbować. Mieliśmy trochę natężony ten czas, kiedy miał być ten catering, więc po prostu chcieliśmy jeść coś zbilansowanego, coś zdrowego, coś wegańskiego. Coś, co po prostu będzie nas nasycać. I takie było nasze założenie. Później wpadłam na to, żeby zrobić test tego cateringu. I tak, mieliśmy catering kupiony na 2 tygodnie. Ja Wam pokazywałam te 5 dni. I w sumie całego cateringu mieliśmy chyba 8 dni. W trakcie cateringu było tak, że zaczęliśmy się czuć trochę gorzej, generalnie zaczęło nam wyskakiwać trochę wyprysków na twarzy i z tego względu musieliśmy ten catering przerwać, więc myślę, że to jest taką główną rzecz, którą bym chciała teraz poruszyć na wstępie od razu, że my zrezygnowaliśmy z tego cateringu. Może jeszcze powinnam powiedzieć to, że mamy uczulenie na nabiał, na mleko, na produkty, które zawierają mleko. Właściwie nie wiem, czy to jest uczulenie. W każdym razie, tak jak już Wam to mówiłam w wielu filmach, po mleku, po produktach mlecznych po prostu dostawaliśmy wyprysków i tak też. I po odstawieniu tych produktów te wypryski się jakby powoli goiły i aż w końcu zniknęły. I powiem Wam, że po testowaniu tego cateringu znowu zaczęły nam wyskakiwać jakieś wypryski. Wiadomo, to nie było w takim natężeniu, jak to było kiedyś. Ale pewnie mogliście to widzieć na filmach, że gdzieś tam coś mi wyskoczyło w trakcie testowania tego cateringu. Oczywiście kamera, którą nagrywałam testowanie, to była kamera taka mała i ona trochę rozmywa twarz, więc nie wszystko było widać. Gdybym nagrywała tym dużym kanonem, to byście widzieli to pewnie lepiej. Ale miałam tutaj gdzieś jakiś wyprysk, tutaj mi coś wyskoczyło, tu mi coś wyskoczyło, na dekolcie mi coś wyskoczyło i po prostu stwierdziłam, że no kurde, no coś jest nie tak, skoro jedliśmy wegańsko już wcześniej, nic się nie działo, a jak zaczęliśmy mieć ten catering, to nagle zaczęło i mnie, i mojemu narzeczonemu wyskakiwać, więc po prostu stwierdziliśmy, że coś z tym może być nie tak. I powiem Wam, że zadzwoniliśmy do tego cateringu, do pani, i mój narzeczony się pytał, czy jest możliwe, żeby w tych posiłkach było mleko. I powiem Wam, że był zdziwiony, bo pani powiedziała, że nie powinien być, nie powinno się tak zdarzyć, że jest. I wiecie, no jeszcze wcześniej mój narzeczony powiedział, że no bo wie pani, mamy uczulenie, jest taka sytuacja i tak dalej, i tak dalej. I ona jakby, no wiecie, no gdyby była pewna, że nic się tam nie przedostało, tak powinno być, bo powiem Wam jeszcze taką ciekawostkę, że u mojego narzeczonego w pracy jest tak, że teraz firma jakby zamawia catering, może sobie u nich kupować te rzeczy, ale nie mają cateringu wegańskiego i mój narzeczony się pytał, czemu nie ma, bo jest wegetariański, ale nie ma wegańskiego. I on powiedział, że do wegańskiego muszą mieć osobną kuchnię. Nie wiem, czy to jest prawda, czy faktycznie są takie wymagania, ale no tak powiedział. Więc no wiecie, jeżeli macie osobną kuchnię, jeżeli używacie produktów wegańskich, no to jakim cudem miałby Wam się dostać ten nabiał, to mleko? I to nas trochę zdziwiło. Nie powiem Wam, nie chcę Wam tutaj teraz mówić, że oni są oszustami, że dodają jakieś mleko, że dodają jakieś produkty pochodzenia zwierzęcego, żeby wiecie, Was ostraszać, tylko po prostu powiedzieć, jak to było u nas, że dlaczego my się zdecydowaliśmy zrezygnować wcześniej z tego cateringu. Ja już w ogóle chciałam dużo wcześniej zrezygnować, ale nie wiedzieliśmy, czy chcą zwrócić pieniądze, bo teoretycznie w regulaminie nie jest tak, że nie zwracają pieniędzy, ale po prostu zadzwoniliśmy, powiedzieliśmy sytuację i to było fajne, że oni zareagowali, że zwrócili nam te pieniądze. Uważam, że pod tym względem ta firma naprawdę jest fajna pod względem kontaktu. No i teraz przejdźmy może do posiłków. No zresztą posiłki widzieliście, jakie były. Powiem Wam tak, w smaku one były dobre, naprawdę to nie były złe posiłki. Większość tych rzeczy była przesolona, tak jak Wam mówiłam. Większość z tych rzeczy mi trochę nie podpasowywało z tego względu, że miałam trochę inny gust co do potraw. Ale to nie było tak, że na przykład, nie wiem, ja czegoś nie zjadłam, bo to było niedobre, tylko ja na przykład nie zjadłam czegoś, bo mi to nie odpowiadało smakowo, nie wiem, konsystencją. No wiecie, są takie rzeczy, których po prostu nie lubicie jeść. No i tak, mniej więcej to tak było, że właściwie większość tych potraw, jak nie wszystkie, były naprawdę smaczne, czasem przesolone, ale nigdy nie było tak, że coś było niedobre w smaku. Po prostu było obrzydliwe, że tego się nie dało zjeść. Takie wiecie, obrzydzające, nie wiem, zepsute.
I nie wiem, więc to nie chcę oczerniać tego cateringu, bo może być tak, że ktoś sobie weźmie catering z Afterfitu i będzie mu smakował i nie będzie miał nic przeciwko. No to sami widzieliście, jak to wyglądało, ja tylko tutaj chciałam wam podsumować, powiedzieć, czemu przerwaliśmy, jak to mniej więcej wyglądało. No powiem wam szczerze, że zdarzyło nam się w trakcie korzystania z cateringu zjeść coś innego, bo po prostu albo nie mieliśmy na to ochoty, albo było za dużo na przykład słodkiego i musieliśmy zjeść coś innego. Myślę, że powinni trochę inaczej zbilansować tą dietę. Było zbyt dużo tych słodkich rzeczy mimo wszystko. No i tak jak przynajmniej wyglądały te posiłki, to nie jest tak, jak my jemy na co dzień. My nie jemy na co dzień kaszy, my nie jemy na co dzień... Mam na myśli, że codziennie nie jemy kaszy, codziennie nie jemy jakichś kotletów czy surówki. To raczej są takie, no, różne dania, na przykład sałata, nie wiem, i do tego kasza, ale nie jemy raczej takich posiłków w wersji wegańskich, posiłków mięsnych. Nie wiem, czy wiecie, o co mi chodzi, ale ja to mówiłam też w testowaniu, że oni często robili tak, że na przykład mieliście właśnie jakieś kotleciki, do tego suchy ryż, do tego surówka. No nie wiem, może wy tak jecie, jak jesteście weganami. My raczej tak nie jemy, my raczej mieszamy, nie wiem, makaron z czymś. Czasem zdarzy nam się zrobić kotlety, ale to raczej w burgerach jemy, albo jak już, no to robimy sobie taką dużą sałatkę. Brakowało mi surowych warzyw w tym, może tak. Było dużo gotowanych warzyw, było dużo takiego kombinowania, a mało było takiej prostoty, co według mnie w weganizmie jest fajne, że można sobie na przykład, nie wiem, pokroić ogórka, dodać trochę sałaty, wrzucić jakieś inne liście, polać takim dressingiem i macie po prostu fajny posiłek. A tam było za dużo kombinowania. Wypieki mieli naprawdę dobre, oprócz tej szarlotki, która po prostu była z kaszą jaglaną. Ja kaszę jaglanej na słodko nie lubię. Była dla mnie zbyt zdrowa ta szarlotka, ile można tak powiedzieć. Wiecie, można zrobić wegańskie ciasto, które będzie smaczne, a nie będzie smakowało jak takie ciasto dla osoby na diecie, która po prostu chce się pozbyć zbędnych kilogramów. No wiecie, po prostu takie fit, zdrowe ciasto. Więc tak mówię, no podsumowując, my zrezygnowaliśmy z tej diety. Nie powiem wam, że oni są oszustami, że nie wiem, oszukali mnie, że dali mi mleko w posiłku, bo nie wiem, jak to było. Możliwe, że po prostu zawartość tych składników mojemu organizmowi nie odpowiadała i przez to ja się czułam gorzej, przez to moja twarz też wyglądała gorzej. Może to nie było, nie miało wpływu mleko na to, no ale sama odpowiedź tej pani była dla mnie po prostu troszeczkę dziwna. No i wiecie, możecie spróbować sobie sami tego cateringu, przetestować, ale myślę, że gdybyśmy my mieli próbować cateringu, to na pewno już nie z Afterfitu. Jeżeli chodzi, bo tego nie powiedziałam, o tym też myślałam wcześniej, jeżeli chodzi o takie wzięcie Afterfitu na 2-3 dni, to jak najbardziej okej. Macie trochę taką, wiecie, odskocznię od takiego robienia domowego jedzenia. I my jak braliśmy Afterfit raz na weekend, to było wszystko w porządku, byliśmy zadowoleni, ale na dłuższą metę po prostu, no, ich jakby posiłki, to jak oni je planują, te posiłki, nie było dla nas satysfakcjonujące i źle się potem czuliśmy. Ale nie mówię, że były niedobre. Niedobre, wiecie, jakieś, nie wiem, za tłuste czy coś, po prostu nam nie odpowiadały. I chcę to podkreślić, że to jest jakby moja opinia, każdy może mieć swoją opinię, komuś może to smakować. I nie chcę was z góry zniechęcać, jeżeli zastanawialiście się nad Afterfitem, to spróbujcie. No mówię, no mieli wtopy z tymi surowymi warzywami, ale no jeżeli macie możliwość podgrzania czegoś w piekarniku, żeby to trochę dłużej posiedziało, to jakby to nie jest jakiś problem dla was. Ale generalnie, no mówię, były wtopy, były trochę przesolone te potrawy, ale może, nie wiem, może ja za mało solę, może ktoś, kto lubi właśnie słone potrawy, to by mu to odpowiadało. Naprawdę kuchnię mieli smaczną, jeżeli chodzi o kombinowanie z różnymi rzeczami. Czy jakieś te właśnie nuggetsy z boczniaków, czy zupy. Zupy były naprawdę fajne, ja się cieszyłam, jak była zupa danego dnia, bo uwielbiam zupy. I to mi na przykład odpowiadało. Nie lubię tych słodkich śniadań na zimno. Także myślę, że brakuje po prostu kogoś, kto im zamknie tą kuchnię wegańską. Nie wiem, jak jest z innymi posiłkami, z innymi kuchniami. Więc może być po prostu inaczej, może jest tak, że oni nie mają obszernej wiedzy jakby na temat wegańskiej kuchni, że zostawili to dietetykowi. A wiecie, jak to jest z dietetykami? Jeden dietetyk jest okej, inny trochę mniej. I po prostu przydałaby im się pewnie osoba, która jest na diecie wegańskiej i by im tam trochę pomogła. Nie mówię, że kogoś tam nie ma, ale uważam, że gdyby była taka osoba, to trochę by inaczej to było. I brakuje kogoś, kto tak zamknie tą kuchnię, wiecie, będzie wiedział, jak doprawić, będzie wiedział, ile przetrzymać i jakie warzywo, rzuci trochę świeżym pomysłem. Myślę, że oni cały czas testują, bo naprawdę mają dużo lepszy smak teraz, niż jak testowaliśmy rok temu ich kuchnię.
Uważam, że to wszystko idzie do przodu, że to jeszcze ta kuchnia wegańska nie jest do końca dopracowana, ale możliwe, że po prostu zmienią to, że będą, wiecie, słuchać opinii ludzi, że będą się poprawiać. Na pewno jest to firma, która uważam ma szansę jeszcze, ma szansę być jednym z tych lepszych cateringów wegańskich, ale mimo wszystko uważam, że nie są jeszcze na takim poziomie, żeby być w 100% z nich zadowolonych, żeby, wiecie, cieszyć się na każdy nowy posiłek, na każdy nowy dzień, żeby się nie martwić, że będziecie głodni. No uważam, że to nie jest jeszcze taki catering, że po prostu zamówicie i jesteście w 100% zadowoleni. No chyba, że ja jestem jakaś dziwna i ktoś będzie zadowolony. No wiecie, no to jest po prostu opinia. Oh. No i to by było chyba na tyle z tego filmu, co wam chciałam powiedzieć, tak podsumować to jakoś. Zebrać te moje myśli do kupy. Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie, bardzo wam dziękuję za fajny odbiór tej serii, bo naprawdę dużo osób oglądało te filmy i jestem naprawdę, naprawdę szczęśliwa, że wam się to podobało. No dobra, dziękuję wam za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie. Już nie to o tematyce wegańskiej, mam nadzieję, tylko coś innego wam tutaj zarzucę. Dobra, dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym. Pa, pa!